niebie gaśnie, za rzeką zmierzchna zapach siana i snu. Przyłączyć się do podziękowań i pani Paulinie, kierowniczce tej kampanii.
galerii i dyrekcji, że takie wspaniałe miejsce jest z galerią, co jest bardzo ważne, bo Warszawa traci miejsca, w których można pokazywać dzieła sztuki i polewamy nad tym, ale cieszymy się, że cokolwiek zostaje. Dziękujemy profesor Dorocie Grynczel jeszcze raz. I chcę tutaj powiedzieć, przyłączyć się do tego feministycznego tekstu, że profesor Dorota Grynczel jest pierwszym dziekanem w historii Akademii Wydziału Malarstwa jako kobieta. Zawsze te funkcje piastowali faceci. Bardzo fajnie, ale Dorota jest pierwszą kobietą, za co dziękujemy jej, że jest. I rządzi facetami teraz. I zapraszamy na lampkę wina, no, po prostu, żebyśmy się tutaj dobrze poczuli. Tradycyjnie na wernisażu. Dziękujemy i zapraszamy na... pamiętają średniowiecze. Taką dostałem informację.